nagrałem inny materiał, bo tamten już był stratny. Warsztaty dziennikarskie rodziły się już tutaj w Bólach troszeczkę kilka lat. Ja zaczynałem w 2013 jeszcze jako niepracownik szkoły. Warsztaty z szóstymi klasami, robienia gazetek, tak? Wiedziałem, że edukacja dziennikarska jest naprawdę istotna. Jak już zacząłem tutaj pracować, no to w rozmowach w pokoju nauczycielskim z Kamilą stwierdziliśmy, że zorganizowanie poważnych warsztatów dziennikarskich, no to powinno być w każdej szkole legionowskiej, a że jedynka zawsze tutaj prowadzi z racji swojej numeracji jeden, tak, najlepsza, to stwierdziliśmy, że taki projekt rozpiszemy w ramach projektów prezydenta miasta Legionowo. W zeszłym roku się nie udało, w zeszłym roku próbowaliśmy, projekt został odrzucony. Musieliśmy zwiększyć troszeczkę, zweryfikować nasze cele tak. tych warsztatów i no chyba zaprosić gości, ciekawych gości, dziennikarzy prawdziwych, którzy opowiedzą tutaj, tak jak pani Dorota, o funkcjonowaniu prawdziwych mediów, tak żeby dzieci miały styczność z pracą dziennikarzy. No i pisaliśmy tak długo, może więcej, no tutaj bardziej od pisania była nasza polonistka, pani Kamila, to może coś więcej powie. Warsztaty prowadzimy od października tego roku. Chcemy dzieci wdrożyć w pisanie, zachęcić, zafascynować swoją własną gazetką, żeby zobaczyły, jak to jest tworzyć coś swojego, żeby to było czytane przez innych, odbierane przez innych, no i przygotować ich do tego warsztatowo. Jak to zrobić? Każdy z nich podzielił się na grupy różne i tworzył swoją własną gazetką. Stwierdziliśmy, że zaczniemy na razie od takich prostych, okolicznościowych gazetek. 11 listopada, Boże Narodzenie. Później mam nadzieję, że przejdziemy w kolejnych latach może do trochę trudniejszych spraw i zaszczepimy ich tą naszą pasją, bo i ja, i Wacław, ja jestem po edukacji redaktorsko-medialnej, i Wacław także tym jest zafascynowany. W związku z tym zaszczepimy w nich to i może uda nam się taką profesjonalną bardziej gazetkę stworzyć w naszej szkole. A ja powiem, one były, ja przeglądałem kroniki szkolne i przez wiele lat ukazywały się stałe tytuły gazetek szkolnych, ale to musi być przede wszystkim osoba inspirująca jak nauczyciel i musi być grono dzieci, które chcą faktycznie coś stworzyć i będą mimo tego, że mają natłok obowiązków, dodatkowo jeszcze coś robić. I to chyba do tej dobrej tradycji naszej szkoły najstarszej, to tam dodatkowo mamy czym się pochwalić, jesteśmy tą najstarszą szkołą w Legionowie i do tych tradycji chcemy tutaj wspólnie powrócić.